Cześć, dzień dobry, witam Was w 19 vlogmasie. Stwierdziłam, że musimy sobie zrobić po mniej więcej 20 vlogmasach takie małe podsumowanie z odpowiedzią na Wasze pytania, dlatego zebrałam trochę pytań z komentarzy z poprzednich vlogmasów, dodatkowo zadałam Wam okienko na Instagramie, tutaj mój Instagram, z możliwością pisania pytań, no i dzisiaj malując się odpowiem na Wasze pytanka. Dobra, wyświetlam pytania i pierwsze pytanie to, czy chcemy mieć jakiegoś zwierzaka w domu. W jednym z ostatnich vlogów wspominałam Wam, że jak jest u mnie Bary, no to jest ogólnie magicznie i bardzo lubię, jak jest w domu pies, bo wszędzie za mną chodzi, jak jestem sama, jak Katia wieczorami dłużej pracuje, no to jest bardzo przyjemnie, ale jak widzicie, jak wiecie, my bardzo często wyjeżdżamy, często nie ma nas w domu, tak naprawdę całymi dniami jesteśmy w pracy, no i taki zwierzak po prostu by się męczył, nawet byłby to kot, który nie musiałby wychodzić na spacery i tak dalej, no to mimo wszystko ten zwierzak chce bliskości, chce opieki, więc bardzo byśmy chcieli mieć psa z Kacprem, oboje jesteśmy wielkimi fanami psiaków, no ale po prostu wiemy, że w tym momencie nie jesteśmy gotowi, nie mamy czasu dla takiego zwierzaka. W przyszłości na pewno będziemy mieć psa, może nawet nie jednego. Następne pytanko tyczy się Wigilii. Jaka jest moja ulubiona potrawa wigilijna? I powiem Wam, że zastanawiałam się nad tym nawet chwilę przed sekundą, jak przeczytałam pytanie i wydaje mi się, że barszczyk czerwony z uszkami. Bardzo lubię i jakbym miała tak właśnie wybrać z wszystkich potraw, to myślę, że to jest właśnie barszczyk z uszkami. Mam też pytanko o Wigilię, jak ją spędzamy i czy spędzam ją z Kacprem. Od tak naprawdę ostatnich lat, tak, zawsze spędzamy Wigilię z Kacprem i najczęściej po prostu się dzielimy. Na 2 godzinki wpadamy do jednej rodziny, no i później zostajemy na jakby drugiej Wigilii w drugim domu. W tym roku udało nam się to w miarę tak podzielić mądrze, bo po prostu dogadaliśmy się z babcią Kacpra, że zrobi Wigilię w tym roku troszkę wcześniej, chyba o 16 czy 16:30. Wpadamy do niej, tak jak mówię, na około 2 godzinki, no i później jedziemy na Wigilię do mnie, do mojej rodziny. Także myślę, że będzie to dość mądrze rozwiązane. Czy robimy sobie prezenty? Tak, robimy sobie prezenty i tak naprawdę można powiedzieć, że każda rodzina robi prezenty drugiej rodzinie, to znaczy, no my z Kasprem już teraz jesteśmy trochę jakby oddzielną rodziną, nie mieszkamy u moich rodziców, więc robimy prezenty dla moich rodziców od nas, no i oni jakby jako jedna rodzina też robią prezenty dla nas, także można powiedzieć, że każdy daje sobie prezent, nie losujemy się, bo wiem, że w niektórych rodzinach tak jest, że po prostu każdy się losuje i później dostaje się po jednym prezencie od osoby, która cię wylosowała. U nas raczej jest tak, że po prostu każda rodzina przygotowuje prezenty dla drugiej, więc dostajemy po 2, 3, 4 nawet czasami paczki na świętach. Mam też pytanie o pasterkę. Czy chodzimy na pasterkę? 3-4 razy w życiu byłam na pasterce, ale tak to nie jest jakaś taka nasza tradycja, że zawsze po Wigilii musimy pójść. Czy planujemy kupno mieszkania lub domu? Oczywiście kiedyś jak najbardziej planujemy, ale myślę, że to bardziej w przyszłości, nie takiej mega najbliższej, to znaczy nie w tym roku czy w przyszłym. Myślę, że w kolejnych latach tak. No, ja chciałabym mieszkać w domu, tak w przyszłości, wiecie. Wychowałam się sama w domu, więc w domu masz więcej możliwości, w bloku jednak wiele rzeczy cię ogranicza, dom możesz sobie postawić tak jak chcesz, zrobić sobie jaką powierzchnię chcesz, no a w mieszkaniu musisz w jakiś sposób znaleźć pasujące dla siebie, więc przyszłościowo, tak wiecie, na lata chciałabym dom, nie wiem, zobaczymy co po prostu w kolejnych latach zdecydujemy, może przez kilka lat pomieszkamy w mieszkaniu, a później w domu, nie wiem, jeszcze jakby nie wiem, ale planować planujemy. Czy mamy jakieś plany na Sylwestra? Nie, nie mamy. Wyjazdowych totalnie nie. I tak myśleliśmy właśnie z Kacprem wczoraj, nawet gadaliśmy o tym, że najprawdopodobniej zaprosimy do siebie znajomych i po prostu posiedzimy sobie na takiej, wiecie, mini domóweczce w bloku. Nie wiem w sumie jak moi rodzice, też zawsze jakby planując jakiś wyjazd w terminie sylwestrowym, musimy dogadać się z rodzicami, bo mamy Barego, który tak naprawdę w Sylwestra, no nie ma opcji, żeby został samemu wieczorem, także jeśli moi rodzice planują wyjazd, to nawet spoko, mogą sobie wyjechać śmiało, bo my najprawdopodobniej będziemy w domku i pewnie w takim razie zostanie u nas Bary.
Dostałam też pytanie o leasing. Nie wiem, czy chodzi dokładnie o leasing samochodu, bo mam pytanie, mnie bardzo interesuje leasing, czy warto, czy lepiej za gotówkę kupić, bo się waham. No wiesz, to wszystko zależy od Twojej sytuacji. Leasing możesz wziąć na firmę, więc jakby musisz mieć swoją działalność. No a jeśli chodzi o to, jak lepiej, to tak jak mówię, to po prostu zależy totalnie od Twojej sytuacji. Jeśli masz gotówkę, której nie masz jak rozdysponować i ona i tak leży na koncie i po prostu jakby nie inwestujesz w nic, no to okej, spoko, to kup gotówce. Ale jeśli jakby masz pieniądze ciągle w obrocie i ciągle jakby te pieniądze mogą zarabiać, no to lepszą opcją zdecydowanie jest leasing i po prostu płacenie sobie rat co miesiąc, a nie zapłacenie całej kwoty od razu i w jakiś sposób po prostu wyrzucenie tych wszystkich pieniędzy na raz. Następne pytanko brzmi, czy zawsze tak wcześnie wstawałam i czy zawsze byłam taka zorganizowana i wszystko planowałam? Jeśli chodzi o wstawanie, to praktycznie odkąd pamiętam, wstaję dość wcześnie. 7, 8 to jest taki standard. Miałam też moment, że po prostu ustawiłam sobie tak zegar biologiczny, że wstawałam zawsze codziennie o 6 i nie musiałam mieć żadnego budzika, po prostu samoistnie budziłam się o tej porze, ale ogólnie tak teraz wstaję właśnie 7, 7:30, maksymalnie 8, a jeśli chodzi o rozplanowanie, to nie zawsze taka byłam. Od jakiegoś czasu dopiero tak bardzo skrupulatnie planuję sobie cały dzień, wszystko rozpisuję i tak dalej. Kiedyś w szkole zawsze miałam jakiś taki, wiecie, kalendarzy, którym zapisywałam sobie sprawdziany, kartkówki, ale nie planowałam sobie dokładnie całego dnia i zdecydowanie więcej czasu na pewno marnowałam. Teraz mój dzień jest rozplanowany od rana do wieczora i dla ciekawych osób korzystam z kalendarza iPhone'owego w telefonie i tam sobie wszystko planuję w różnych kalendarzach. Jest też pytanie dość kontrowersyjne i takie, no, którego za bardzo nie wpada zadawać jeszcze w taki sposób. Kiedy Kasper w końcu Ci się oświadczy, czy planujecie ślub? Nie wiem, nie pytam o to Kacpra, nie jestem kobietą, która prosi się o to, żeby ktoś mi się oświadczył. Nie jest to też dla mnie jakiś priorytet, nie jest to dla mnie jakieś turbo ważne w tym momencie, bo dla mnie oświadczyny ślub nie zmieniają jakoś bardzo dużo, oprócz tego, że będziemy mieć na ręce pierścionek czy tam obrączkę. Kochamy się, tak? I myślę, że będziemy kochać się tak samo, czy będziemy zaręczani, czy będziemy po ślubie, także nie jest to dla mnie jakieś, wiecie, ciśnienie. Mamy różne priorytety, ale jakby dla mnie oświadczyny, czy dla mnie ślub nie są priorytetem. Jak dla mnie ważne jest to, żeby kochać tą drugą osobę, to jak mówię, dla mnie te oświadczyny, dla mnie ten pierścionek nie jest jakimś wow, musisz mi się oświadczyć, bo jesteśmy 6-7 lat razem i co ludzie pomyślą? No nie, totalnie nie mam takiego podejścia. Mam też, kochani, pytanko o to, czy nagram jakiś makijaż świąteczny, idealny na Wigilię, na pierwszy lub drugi dzień świąt, jak najbardziej nagram. I taki film pojawi się na moim kanale Klatex, czyli na kanale Beauty. Koniecznie zaobserwujcie, jeśli jeszcze nie obserwujecie. I mamy jeszcze pytanko właśnie o vlogi po vlogmasie, jak to będzie wyglądało. Wiadomo, vlogów później nie będę nagrywała codziennie, bo tylko vlogmas jest takim tym momentem daily, później już nie będę w stanie od nowego roku nagrywać daily, ale będę starała się, żeby 2, nawet może czasami 3 vlogi tygodniowo się pojawiały, więc koniecznie po vlogmasie zostańcie ze mną. A teraz się z Wami żegnam, bardzo dziękuję Wam za pogadankę, no i już jutro widzimy się w klasycznym, standardowym, vlogowym vlogmasie. Dzięki bardzo i do zobaczenia już jutro. Pa!